Witam, dzisiaj zrobimy placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Pokażę Wam, jak zrobić naprawdę dobre, chrupiące, pyszne placki ziemniaczane. Do tych placków dodamy sos pieczarkowy. Będzie to naprawdę doskonała kompozycja smaku. Zaczynamy. Zaczynamy od pokrojenia pieczarek, a mniej więcej na takie kawałeczki. Może mogą być grubsze, mogą być drobniejsze, w zależności od tego, jak lubicie. Do rozgrzanego garnka wlewam a mniej więcej 3 łyżki oleju i wrzucam pieczarki. Siekam cebulę na taką średnią kostkę. Pieczarki się smażą, możemy też dorzucić po krojoną cebulę. Pomieszać, żeby nie przywierało, nie przypalało się i dusić to jeszcze dłuższą chwilę. Ja za chwilę dołożę, dorzucę resztę pieczarek. Wszystkie pieczarki mamy pokrojone. Wrzucamy je do gara i razem z cebulą dusimy na mocnym ogniu około 10 minut. Pieczarki pięknie zgrzytają pod łyżką, dlatego że są duszone na wysokim palniku, wysokim gazie, w związku z czym zachowują swój smak i swoje soki. Zobaczcie, prawie w ogóle nie wylatuje z nich woda. Wszystko zostaje w środku, w pieczarkach. Pieczareczki są już lekko przysmażone. Możemy dodać jedną łyżkę masła i wstępnie już przyprawić solą i pieprzem. Ta dodana łyżka masła bardzo poprawi smak tego sosu. Ja pokuszę się jeszcze o to, żeby dodać taką pościutką łyżeczkę wegety. Pieczarki są już miękkie, cebula również, więc możemy dodać śmietanę. Ponieważ jest to bardzo tłusta śmietana, wysokoprocentowa, więc za chwilę porządnie nam ten sos zagęści. Od momentu dodania śmietany upłynęło około 10-15 minut. Zobaczcie, ten sos zrobił się już gęsty. Możemy więc go ostatecznie doprawić. Ja dodam troszeczkę więcej pieprzu. Lubię czuć smak pieprzu. Jeszcze troszeczkę soli. Super konsystencja, idealna. Pora przygotować placki. Ja do placków ziemniaczanych przygotowałem, tutaj jest około 1,20 kg ziemniaczków. Zobaczcie, te ziemniaczki są żółciutkie, wysokoskrobiowe i bardzo mączyste. Idealne na placki kartoflane. Mąka około 2 płaskich łyżeczek. Ja nie chcę, by w tych plackach było zbyt dużo mąki, dlatego że właśnie od mąki one później twardnieją i tracą smak. Pieprz, sól oraz 2 całe jajka, pół cebuli i 2 ząbki czosnku. Możemy zacząć ucierać nasze kartofle. Ja ułatwię sobie troszeczkę życie. Do starcia ziemniaków wykorzystam maszynę z wkładem do ścierania. I zaczynamy. I się jeszcze ucierają, ale ja dodaję odrobinę, kruszynę kwasku cytrynowego. Może to być też sok z cytryny. Dzięki temu ziemniaczki nie będą nam czerniały i będziemy mogli spokojnie dokończyć sobie nasze ścieranie, nie martwiąc się o to, że za chwilę te ziemniaki zrobią się czarne. Starte ziemniaki wrzucamy na sitko
i musimy przez chwilę odsączyć wodę, która jest w tych ziemniakach. Pamiętajmy o tym, że ta woda, która spłynie na dno miski, będzie tak jak gdyby dwuskładnikowa. Na wierzchu będzie woda, a na spodzie osiądzie skrobia ziemniaczana. Tą wodę z wierzchu za chwilę odlejemy, a skrobię, która zostanie na dnie, dodamy do masy, odsadzonej masy ziemniaczanej. Ja tą wodę już odlałem z wierzchu. Zobaczcie, została skrobia. Tą skrobię dodamy do utartych, startych ziemniaków. Możemy już zetrzeć cebulę. Dodajemy dwa jajka. Przygotowaną wcześniej mąkę. Ale z tą mąką, tak jak mówiłem, ostrożnie. Ja dodałem tylko część tej mąki, którą przygotowałem. Chcę wymieszać i sprawdzić, jak gęsta jest ta masa. Myślę, że jeszcze odrobinę można dać. Na końcu sól i pieprz. Na ogień stawiam patelnię. Rozgrzewam ją, ona powinna być gorąca. Za chwileczkę wleję olej i będziemy smażyli. Sprawdźmy, czy patelnia, czy tłuszcz jest rozgrzany. Możemy na patelnię rzucić odrobinę masy. Jest już ok. Możemy nakładać porcje na placki. Ja staram się robić to w miarę cienko, bo lubię, kiedy placuszki są dobrze wypieczone i przy tym bardzo chrupiące. Zobaczcie, one na brzegach są już wyraźnie rumiane. Możemy więc je odwracać na drugą stronę. Wow, placuszki są już gotowe. Wyglądają wyśmienicie. Spójrzcie, posłuchajcie. One są chrupiące. Zróbmy może tak, że do jednego placuszka damy jogurt grecki, a do drugiego nasz wcześniej przygotowany sos pieczarkowy. Zróbcie to. Jest przepyszne. Dzięki.